akt oskarżenia w tej sprawie skierowała prokuratura rejonowa w Opolu. Oskarżono 15-letniego Mateusza N. o dokonanie zabójstwa. To zabójstwo zostało dokonane w związku z rozbojem i ze względu na motywację zasługującą na szczególne potępienie. Taka jest kwalifikacja zgodnie z kodeksem karnym przyjęta. Jest to zbrodnia, która jest zagrożona karą pozbawienia wolności nie mniej niż 12 lat, jak również karą 25 lat pozbawienia wolności lub dożywociem. Ponieważ dotyczy to osoby nieletniej i to osoby, która niedawno skończyła 15 lat, prawo tutaj przewiduje szczególny sposób postępowania z takim nieletnim. Sąd może stosować wobec niego przepisy kodeksu karnego, ale również może zdecydować, że zastosuje wobec takiej osoby przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Od tego też zależy, w przypadku, jeżeli uznałby winę oskarżonego, czy będzie to kara pozbawienia wolności, czy też to będą środki wychowawcze, czy też poprawcze. W stosunku do takiej osoby nieletniej nie można orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności, jak również prawo nakazuje nadzwyczajne złagodzenie kary.